Witam Państwa z wielką serdecznością. Chcę tu Państwu dzisiaj pokazać potrawę nie byle jaką, a mianowicie kapuśniok, kwaśnicę. Jest to potrawa łatwo w przygotowaniu i bardzo pyszna. Ja się tu nie mogę powstrzymać od spróbowania tego, bo to tak pięknie pachnie. I będę to jadł i będę Państwu mówił, jak to się robi. Na sam przód musiła wlać do gorczka wody i wsypać do tego kapuchę kiszony. Ja to sypię taką kapuchę kiszoną, taką wiejsko, swojsko jest najlepsze. I to co gotować w tej wodzie. Dodaję do tego mięsiwa dużo, bo to mięsiwa to nigdy nie jest za wiele w tym. Kiełbasy jakiś ich tam różny. Grzyby dodaję. Takie swojskie grzyby uśpirane w swojskich lasach, w wiejskich lasach, ekologiczne. Porę siemiaków krajewa w kostkę. Dodaję do tego marchewki, cebuli i to gotuję długo, do miękkości, aż to się nam rozmięknie wszystko. Następnie zaśmażowa zaśmażkę, to mianowicie mąkę zaśmażą na masełku takim swojskim, ekologicznym. Jakbym się to zrumieni, to wsypuję do tego gorska z tym wszystkim, co się tu gotuje. I to kłócę tak razem, żeby to się nam tak połączyło. Następnie doprawię to do smaku solą, pieprzem. Można jeszcze wcześniej dodać liść laurowy, ziele angielskie, żeby to było dobre. No i to jak już jest to gotowe, to chochelką nalewowa to do misek i mozewa to już jeść. Także cała rodzina na pewno będzie zadowolona z takiej potrawy, bo to jest bardzo pyszna i pozytywna potrawa, zwłaszcza na takie zimowe dnie. Bardzo taka ześko kwaśnowa, także polecam ją ugotować, bo na pewno nie będziecie załowali tej potrawy, żeście taką ugotowałem. Ja życzę smacznego zadowolenia z tej potrawy. I dziękuję. I czekam na następne moje odcinki. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.